Telewizja w Polsce, PLD Hołdyńska i witamy państwa ponownie. Naszym gościem niezmiennie Jacek Sasin, wicepremier minister aktywów państwowych. Witam Dzień jeszcze. dobry ponownie. 100 miliardów złotych na tyle szacowany jest majątek spółek Skarbu Państwa. Yy, chyba trudno będzie nad tym wszystkim zapanować, panie premierze. Jak jest już teraz? No to nie cały miesiąc. Tak, no miesiąc. Dokładnie 15. 15. w grudnia, czyli przedwczoraj. Minął miesiąc rzeczywiście od powołania mnie na ministra aktywów państwowych. Ministerstwo jest w trakcie organizacji, bo to zupełnie nowy resort. Ja przejąłem po moim poprzedniku ministrze tchórzewskim Ministerstwo Energii, ale to taka specyfika, że tych nowych zadań, że w niewielkim tylko stopniu pokrywają się z dotychczasowymi zadaniami Ministerstwa Energii, tylko w zakresie górnictwa i nadzoru nad spółkami energetycznymi. Natomiast cały ogromny dział, tak, cały ogromny dział energia kurtyki. przechodzi do ministra klimatu, do ministra Kurtyki, natomiast do mnie trafiają a właściwie będą trafiać od nowego roku bo tak wymusiły zasady budżetowe te zasoby ludzkie w kolei tym razem które mm -hmm. będą mi służyły do sprawnego wykonywania Mediat... zadań z 11 różnych resortów bo tak. tak tam tyle było rzeczywiście tych departamentów nadzorczych Odprawa do lewa media spekulowały od początku w zasadzie czyli od miesiąca i dwóch dni kiedy został pan ministrem aktywów państwowych jak będzie wyglądała czy nie, będzie ta karuzela na najważniejszych stanowiskach, czyli na stanowiskach prezesów. No pan się uśmiecha, ale ja się zmiany nie, no nie i, duże, ale już Ja były. się uśmiecham, ja się uśmiecham, bo rzeczywiście. Nie duże, albo duże. Bo rzeczywiście tutaj największe emocje budzą kadry, tak. no chciałoby się powiedzieć, że w dalszym ciągu stara leninowska zasada kadry decydują o wszystkim, widać obowiązuje. Ale w nie tylko o kadry tu chodzi, choć one są rzeczywiście ważne, bo, bo dobre zarządzanie, no to jest zarządzanie przez konkretnych ludzi również, tymi. Z tymi, no, tymi spółkami Krupiński, Skarbu Państwa. No to akurat rzeczywiście no zmiana zaszła w, w dwóch, osoba, dwóch ważnych spółkach. która kupiła się. w dwóch ważnych spółkach, właśnie między innymi w PKOSA. To jest bank w grupie PZU w i tutaj to była autonomiczna decyzja pana Prezesa Krupińskiego. On sam, sam zrezygnował z tej funkcji, ma inne plany zawodowe. W taka, taką decyzję podjął i w ślad za tym Rada Nadzorcza to, tą decyzję przyjęła. Zresztą ta zmiana jest taką zmianą wewnętrzną. w Funkcję prezesa banku przejął pan wiceprezes Lusztyn, więc taki ma być wewnętrzny awans w tym, w tym banku. Żadnych zakłóceń, żadnych zmian. Podobnie jak w, w Lotosie? W Lotosie również. rzeczywiście tu w Lotosie akurat pan Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu prezesa Lotosu, dotychczasowego prezesa Lotosu i powierzenia tej funkcji wiceprezesowi Witsztokowi. To zmiana z, związana z pewnymi planami, Inwestycyjnymi Lotosów. Rada Nadzorcza uznała, że to prezes Wichczok będzie lepiej te, te zadania realizował. To jest kompetencja Rady Nadzorczej. Mam zaufanie do tych decyzji, które zostały, zostały podjęte. Jestem przekonany, że pod tym nowym kierownictwem Lotos będzie bardzo dobrze funkcjonował i, i, i będzie przynosił zyski. Będą kolejne zmiany kadrowe? Czy zmiany kadrowe są czymś też naturalnym z tego względu, że te w zarządy są zarządami kadencyjnymi. To o tym również pamiętajmy. Kończą się kadencje w różnych spółkach, są organizowane konkursy. No chociażby w tej chwili trwa konkurs w dużej firmie mówię o polskim górnictwie naftowym i gazownictwie. Z w, w końcem roku kończy się kadencja dotychczasowego zarządu, więc trudno, nie mogę też wykluczyć, że jakieś zmiany tutaj będą, no bo jakby trudno przewidywać, jakie będą efekty tego tego konkursu, w podobnie jak konkurs który odbył się na w prezesa jednego członków zarządu w firmie Energa tam od dłuższego czasu te stanowiska nie były obsadzone A Energa i, będzie i, konkurs rozstrzygnął do Orlenu. O tym nie, nie przesądzam. Rzeczywiście jest taka wola wyrażona przez Orlen. Zostało sformułowane wezwanie do wykupu akcji w, przez Orlen, akcji energii, w, ale wezwanie nie oznacza zgody ze strony Skarbu Państwa i nie oznacza absolutnie finalizacji tej transakcji. Ja od początku o tym mówiłem, że co do zasady my nie mamy jako Skarb Państwa nic przeciwko temu, żeby duże firmy państwowe, Duże firmy Skarbu Państwa w, łączyły się, łączyły swoje siły. Zresztą sami jesteśmy również uczestnikami, czy jakby no, tego procesu, który trwa już dłuższy czas, czyli połączenia próby, czy doprowadzenia do połączenia lotosu i Orlenu. I to tak. jest taki kierunek, który chcemy wspierać, bo chcemy budować duże podmioty, które będą miały szansę skutecznie rywalizować z konkurencją tych na rynkach europejskich. Więcej. Tego też nie chcę, nie chcę w tej chwili mówić. To są zawsze niezwykle skomplikowane procesy bardzo skomplikowane procesy wymagające zgód antymonopolowych organów antymonopolowych czy to u Łokiku czy w przypadku tak wielkich firm Komisji Europejskiej więc no chociażby fuzja lotosu i orlenu pokazuje że ten proces jest niezwykle długi i, i trudno tutaj przesądzać jak on się w tej chwili w tej chwili zakończy to jest wiele bardzo szczegółowych regulacji które i pytań które muszą być rozstrzygnięte również na poziomie legislacyjnym więc tutaj absolutnie nic przesądzić nie można i tak samo jest z tym tym, połączeniem Orlenu i, i energii. Tutaj musimy również zadbać o interes Skarbu mm -hmm. Państwa, czyli również od strony ekonomicznej spojrzeć, czy to jest transakcja, która będzie tak. dla Skarbu Państwa korzystna. Dzisiaj nie potrafię tego rozstrzygnąć i na pewno nic nie jest przesądzone w tej sprawie. Państwowymi firmami muszą zarządzać profesjonaliści. To jest pański cytat z naszej rozmowy dla tygodnika sieci. Pokażmy kilka fragmentów z tej rozmowy, bo tam mówiliśmy też bardzo szeroko właśnie o tym, jak będzie wyglądało Ministerstwo Aktywów Państwowych, ile procent spółek skarbu państwa przejdzie do ministerstwa? aktywów państwowych. No i jak się okazuje, 99% spółek przejdzie do tegoż resortu. Z dopuszczanych wyjątków będzie chociażby obszar gospodarki morskiej, który zostanie przy panu ministrze Marku Grubarczyku. O tym yy, rozmawialiśmy. Yy, zyskały również te firmy, które balansowały na granicy upadłości zarządów poprzedników, tak pan mówił panie premierze. Przykładowo, były premier Donald Tusk rozważał prywatyzację LOT SA, natomiast za naszych rządów spółka tworzyła Wiele nowych połączeń międzykontynentalnych. No i właśnie tu dalej o zyskach tych spółek, także o zyskach PKN Orlen, który wyniósł. 2,9 miliardów złotych właśnie za rządów państwa poprzez. Za naszych rządów ponad 20 miliardów tylko przez 4 lata, więc to pokazuje rzeczywiście w różnicę w zarządzaniu tymi firmami. No w, Ale może one. taki był model, no bo niektórzy wskazują na to, że, że, że tych tego majątku państwowego jest u nas bardzo dużo. No jest bardzo dużo i to dobrze, że jest dużo. W nie widzę w tym absolutnie nic złego. Ja nie, prywatyzacji. nie Ja nie podchodzę do tego w sposób ideologiczny. Ideologiczny, nasi poprzednicy z partii liberalnych, bo to były różne mutacje przecież po 89 roku uważali, podchodzili do tej sprawy ideologicznie, uważali, że własność publiczna, własność państwa powinna zniknąć, że powinna być tylko i wyłącznie własność prywatna, a najlepiej gdyby to była własność prywatna zagraniczna, czyli żeby to był zagraniczny kapitał, zagraniczne koncerny, bo przecież z natury rzeczy u nas po 89 po okresie komunistycznym nie było takiego kapitału polskiego, który mógłby rzeczywiście te firmy od państwa. To, odkupić rozprzedano w wyniku tego roz a często rozkradziono rozdano praktycznie za bezcen te państwowe firmy zagranicznym podmiotom i my musimy dzisiaj również w sposób mozolny niektóre z tych firm próbować odzyskiwać no PKSA, o którym rozmawialiśmy przed chwilą jest tego dobrym przykładem ponieważ my. I to nie jest tylko przekonanie polskie. Tak, nie jest to tylko przekonanie polskie. To jest, myślę, jeśli jakiegokolwiek odpowiedzialnego ekonomista o to zapytać, to to potwierdzi, że w to. Jaka część kapitału czy, czy sektora bankowego znajduje się w rękach kapitału rodzimego, a jaka zagranicznego, to ma bezpośredni wpływ na takie bezpieczeństwo finansowe również każdego mm -hmm. państwa? My byliśmy w sytuacji niezwykle trudnej przed odzyskaniem kontroli nad PKO S.A. ponieważ -40. 4, ta, tylko 40% sektora bankowego było w rękach polskich, reszta w rękach zagranicznych podmiotów. Czyli nie mieliśmy, my jako Polska, jako kraj nie mieliśmy w kontroli nad ogromną częścią. Finansowego, sektora finansowego. Dzięki tej transakcji to udało się odwrócić. To dzisiaj to 60% sektora bankowego jest w rękach polskich i pewnie byłoby lepiej, gdyby było jeszcze więcej. Więc no to są działania, które podejmują, które są niezwykle kosztowne. W przypadku pks sa to była inwestycja PZU. Dobrze, że te właśnie duże polskie firmy inwestują również w ten sposób, że próbują przejmować kontrolę nad innymi firmami z tego samego sektora, budować grupy takie w przypadku PZU, które jest to już. Jest, dzisiaj bardzo duża grupa bankowo-ubezpieczeniowa budować tego typu właśnie podmioty, które w przyszłości będą w stanie jeszcze bardziej ekspansywną politykę prowadzić. Panie premierze, panie ministrze, wracam jeszcze do energii, bo to też bardzo ważny sektor pańskiego resortu teraz. No właśnie, tych firm jest kilka. Te inwestycje czasem budzą kontrowersje. Mówię o tym kolejnym bloku energetycznym, jego budowie, jeśli chodzi o elektrownię w Ostrołęce. Tam poszły pieniądze, inwestycja no cały czas pod ostrzałem. Ale inwestycja, która jest kontynuowana, to chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. pojawiła się w ostatnim czasie trochę fake newsów. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że rząd zamierza tą inwestycję zarzucić w ogóle, zaprzestać jej jej realizacji. To nie jest informacja prawdziwa. w my tak, oczywiście analizujemy również to i musimy analizować, co dzieje się w Unii Europejskiej jeśli chodzi o podejście do źródeł energii, również w propozycji, która w ostatnim czasie jest bardzo mocno w dyskutowana, czyli neutralności w, w energetycznej, tej emisyjnej. W do 2050 roku. No my. Nie. Uzyskaliśmy tutaj sukces dzięki w Panu Premierowi Morawieckiemu jego twardej postawie w czasie ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej. My jesteśmy wyłączeni z tego. Tego, zobowiązania europejskiego osiągnięcia do to znaczy 2050 roku. No przede wszystkim oznacza konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, alternatywnych w stosunku do tych tradycyjnych dla nas źródeł, takich jak węgiel, ale również gaz, bo bo gaz również w tej chwili w Europie zaczyna być nacenzurowanym jako Aha. jako paliwo, w związku z czym to jest na pewno rozwijanie mhm. w odnawialnych źródeł energii. Będziemy na pewno szli w tym kierunku. To jest również bardzo. Poważne podejście do energetyki jądrowej. My, jako jeden byliśmy jednym z tych krajów, który doprowadził już w konkluzji tego szczytu również pojawiła się energia jądrowa jako ta energia, która ma rzeczywiście w zmieniać ten miks energetyczny europejski, ale i również również Polski. W, ale to jest również bardzo odpowiedzialne podejście do kwestii węgla, bo my mamy całą infrastrukturę energetyczną dzisiaj, praktycznie opartą czy większości opartą o, o węgiel i ta elektrownia, którą budujemy w ostrożence, nawet nawet jeśli założyć, że ona zostanie dokończona jako elektrownia węglowa, tak jak to zostało zaplanowane, to będzie też również postępem, ponieważ jej uruchomienie pozwoli nam zamknąć kilka znacznie bardziej mniej, przepraszam, technologicznie zaawansowanych bloków energetycznych, które emitują dużo większą ilość dwutlenku węgla niż ta nowoczesna elektrownia, mimo tak, że węglowa, nowoczesna elektrownia w Ostrowęca. Ale spółki energetyczne żądają w zasadzie, mówią o tym, że konieczne będzie prowadzenie wyższych cen za dostarczanie energii. No i tutaj każdy oglądający nas teraz zastanawia się ile będzie płacił za prąd. Energia kosztuje obiektywnie drożej dzisiaj, bo to wynika nie z dlatego, że te firmy chcą podwyższać cenę, czy chcą maksymalizować swoje zyski, tylko wynika z tego, że dzisiaj produkcja energii jest obłożona, właśnie szczególnie tej energii węglowej, z węgla jest obłożona bardzo wysokimi opłatami klimatycznymi. To są decyzje, które są decyzjami europejskimi Unii Europejskiej zostały one nieroztropnie, niefrasobliwie przyjęte te rozwiązania przez naszych poprzedników przez przypomnę przez rząd pani premier Ewy Kopacz. My dzisiaj zbieramy żniwo tych złych decyzji, które no dobrze, pan podjął pan jako rząd Ewy Kopacz. No minister może powiedzieć spółkom uspokójcie się, nie, nie żądajcie nie mogę, nie mogę tego oczywiście powiedzieć, bo ja jako minister nie mogę żądać od zarządu spółek od rad nadzorczych, żeby działały na szkodę spółek. No, tak, trudno. spółki muszą zarabiać, no to kto za to Trudno zapłaci? oczekiwać, trudno oczekiwać od spółek Państwo, że będą proponowały takie ceny energii, żeby do tego dopłacać, no bo to byłoby rzeczywiście działanie na, na korzyść, na niekorzyść, przepraszam, spółek. Mm -hmm. Rzeczywiście spółki sformułowały pewne oczekiwania wyższych cen nie tylko energii, ale również przesyłu dystrybucji na tych usług, które się z tym na tą cenę składają. W, w tej chwili Urząd Regulacji Energetyki analizuje i tak powiem przedstawia pewne propozycje również spółkom. Tak. Jakie te wzrosty miałyby być? Wynieść podwyżki, się zgadza ja myślę, że w, w takim mniej więcej przedziale się możemy w tej chwili poruszać, chociaż to to nie jest jeszcze decyzja absolutnie. Ja, ja, nie ja tą decyzję podejmuję, to chcę wyraźnie powiedzieć. To Urząd Regulacji Energetyki ogłosi te taryfy. Tak. My, ja i, rząd, ja, ja, i my, jako rząd, my jako rząd mówimy artyza. bardzo wyraźnie, że stworzymy taki system, tak. który spowoduje, że polskie rodziny, czyli odbiorcy indywidualni, czyli ci, którzy poruszają się w ramach tak zwanej taryfy G, taryfy dla odbiorców indywidualnych za ten prąd nie zapłacą więcej. Czyli zaproponujemy, jeśli będzie rzeczywiście decyzja URE o tym, że te taryfy. Ruchy, mają wzrosnąć, zaproponujemy takie rozwiązania prawne, które spowodują, że w ostatecznym rozrachunku odbiorcy indywidualni nie poniosą kosztów tych wyższych cen energii. Trzymamy zatem za słowo Jacek Sasin, wicepremier, minister Artywów państwowych. Dziękuję, dziękuję do serdecznie. Do